Witam na kanale Dom za pół ceny. Z tej strony dyrektor. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat, czy warto skupić się na estetyce budynku, czy na jego aspekcie ekonomiczno-technicznym. Na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu domu, tak aby nie popełnić najczęstszych błędów. Postaramy się w prosty i szybki sposób wymienić takie błędy. A więc zaczynamy! Każdy z nas posiada wyobrażenia swojego wymarzonego domu. Postanowiłem rozpytać przyszłych inwestorów, aby opisali swoje oczekiwania. Praktycznie w każdej wypowiedzi pojawiały się duże pokoje, wielkie tarasy oraz ogromne przeszklenia. Pytając o powierzchnię budynku, w odpowiedzi usłyszałem, że ma być duży. Z ciekawości zapytałem, co to znaczy. Mało który inwestor był w stanie podać konkretną powierzchnię. Postanowiłem im pomóc, wskazując 100-metrową bryłę. Wielu zaczęło się śmiać, twierdząc, że to składzik na buty, małe akwarium, malutki garażyk, dwa pokoje na krzyż. Kiedy pokazałem komputerową wizualizację naszego domu, pojawiły się dwie reakcje. Uśmiech zmywał się z ich twarzy lub mówili, że to stodoła. Wtedy zainspirowało mnie do stworzenia tego filmu. Wielu inwestorów rozważa aspekt estetyczny, ale nie bierze pod uwagę aspektu ekonomiczno-technicznego. Zrozumiałem, że wielu z nas nie ma bladego pojęcia, jaki tak naprawdę chce mieć dom oraz nie potrafią zwymiarować swoich oczekiwań. Podejmują decyzje na podstawie mglistych wyobrażeń oraz chybosiek. Inwestorzy próbowali wyjść z twarzą i twierdzili, że nie są budowlańcami i mają do tego projektanta, aby wszystko było dobrze. I tu rodzi się pierwsze pytanie. Dlaczego planowanie domu powierzamy dla obcej osoby? Wielu z nas posiada mylne przekonanie, że projektanci to osoby godne zaufania publicznego. Dajemy wiarę, że projektując nasz dom, kierują się wyłącznie naszym dobrem. Jakże daleko jest to od prawdy. Po co projektanci tworzą projekty? Bo im się nudzi i nie mają czego robić? No nie. Dlatego, że w pierwszej kolejności chcą wyróżnić się od innych projektantów, aby ich towar był topowy. Im wyższa sprzedaż, tym wyższe zarobki. Im większe zarobki, tym wzrasta prestiż. Im większy prestiż, tym wyższy popyt. Po drugie, projektanci zawierają umowy z producentami materiałów budowlanych, aby promować ich wyroby, za co są gratyfikowani. Reasumując, projektanci kierują się własnym interesem, a nie troszczą się o nasze potrzeby. Z drugiej strony żaden z nich nie posiada szklanej kuli i nie jest w stanie spełnić Państwa oczekiwań z jednej prostej przyczyny – nie znają Was. Brak solidnego przygotowania do inwestycji spowoduje, że nie będziecie w stanie odpowiedzieć projektantowi o swoich oczekiwaniach. Posłużmy się przykładem. Projektant zapyta o szerokość okien. Jeżeli odpowiecie, że ma być dużo przeszkleń, to nic mu to nie powie. Dla jednego dużo to 2 okna, a dla drugiego 20. Wtedy projektanci robią po swojemu, tak aby im było wygodnie. Z kolei jeżeli odpowiecie na to samo pytanie, że chcecie 40 okien, to projektant za wszelką cenę będzie próbował wstawić te okna. Wtedy dochodzi do sprzeczności konstrukcyjnych, które można w prosty sposób załatwić niebotyczną ilością prętów i betonu. Co za tym idzie? Kolosalnymi kosztami i wzrostem ceny budowy. Musicie Państwo mieć świadomość, że żaden projektant nie chce lub nie może Wam poświęcić więcej niż kilkanaście minut dziennie. Dlatego będzie oczekiwał konkretów i szybkiej decyzyjności. Moim zdaniem należy podejść do tematu jak do kursu prawo jazdy. Na początku teoria, później trochę praktyki. Na naszym kanale możecie Państwo znaleźć teorię pod nazwą Elementarz budowlańca, gdzie w prosty i szybki sposób przedstawimy podstawy budowy domu. Znając podstawy, będziecie w stanie odpowiedzieć na pytanie projektanta i co najważniejsze, zrobicie to świadomie. Na co należy zwrócić uwagę podczas projektowania domu? Rodzaj projektu. Macie do dyspozycji trzy typy projektów. Gotowy, indywidualny oraz hybrydowy. Jeżeli chcecie o tym posłuchać, zachęcam do obejrzenia przygotowanego materiału na ten temat. Zakładka pojawi się w górnym prawym rogu. Powierzchnia. Tak jak wspominałem na wstępie, większość początkujących inwestorów przewymiarowuje budynek. Co prawda wiele zależy od liczby domowników oraz ich indywidualnych potrzeb. Przyjmuje się, że optymalny metraż dla rodziny 2 plus 2 powinien wynosić 80-90 m2, ponieważ wówczas wszyscy członkowie będą mieli swobodę i poczucie prywatności. Nieco łatwiej jest wyliczyć zapotrzebowanie rodziny, biorąc pod uwagę liczbę pokoi.
Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie, gdy każde dziecko będzie miało własny pokój, a rodzice odrębną sypialnię. Nasz dom dokładnie spełnia te wymiary. Jeżeli chcecie o tym posłuchać, zachęcam do obejrzenia przygotowanego materiału na ten temat. Zakładka pojawi się w górnym prawym rogu. Przeszklenia. Każdy z nas chce jak najwięcej światła w mieszkaniu. Jednak czy to na pewno dobre rozwiązanie? Jak się okazuje, niezbyt dobre. W okresie letnim okna powodują, że pomieszczenia w domu szybko się nagrzewają. Działają jak swoisty grzejnik, który jest włączony w upalne dni. Odwrotnie się zachowuje w zimie. Okno to naturalny mostek termiczny. Co to jest mostek termiczny? To nic innego jak miejsce, gdzie przenika zimno do pomieszczenia, które powoduje jego wychłodzenie. Im więcej okien, tym więcej wychłodzenia. Co jest bezpośrednią przyczyną zwiększenia kosztów ogrzewania. Strefy. Porównując różne projekty domu, zauważyłem, że wejście do domu jest usytuowane przy pokojach sypialnianych. Odwiedzający goście przechodzą wzdłuż tych pokoi i naruszają naszą prywatność. Ponadto w przypadku pukania do drzwi jesteśmy zmuszeni przejść przez cały dom, aby je otworzyć. Moim zdaniem to błąd. Aby temu zapobiec, wystarczy usytuować wejście nieopodal salonu. W taki sposób samoczynnie rozwiąże się ten problem poprzez utworzenie dwóch stref, życiowej oraz sypialnianej. W taki sposób unikniemy kompromitujących sytuacji związanych z niepościelonym łóżkiem lub bałaganem w pokoju dzieci. Ponadto w tym punkcie nadmienię o wiatrułapie. Jest to ważne pomieszczenie z punktu widzenia pasywności mieszkania. Drzwi wejściowe są jednym z najintensywniejszych mostków termicznych. Wiatrołap tworzy bufor i niweluje chłód poprzez mieszanie się ciepłego powietrza z domu z zimnym z zewnątrz. Dach. Im prostszy dach, tym jest tańszy i łatwiejszy do wykonania. Każde załamanie oraz każdy kosz spowoduje znaczący wzrost kosztów. Dlatego w naszym projekcie jest uwzględniony dach dwuspadowy. Piękno tkwi w prostocie. Ostatnio miałem przyjemność rozmowy z moim znajomym, który jest przyszłym inwestorem. Twierdził, że prostota ogranicza się do bryły zwanej stodołą. Oczywiście jest to prawda, ale czy taka forma jest zła? Moim zdaniem na pewno nie. Proszę pamiętać, jakie jest główne przesłanie tego kanału. Zobacz, przemyśl, zbuduj. W przypadku skomplikowanych rozwiązań mijałoby to się z celem. Będę chciał zaprezentować Państwu krok po kroku sposób budowy naszych wiązarów oraz naszego dachu. Wentylacja. Wymienione zagadnienie jest symbolicznie opisane w polskim systemie prawa. Większość projektów to nic innego jak powielenie stereotypów. Z pomocą przychodzi rekuperacja. Podczas jej projektowania należy wykonać projekt wykonawczy. W tym projekcie będzie przewidywana ilość nawiewanego świeżego powietrza do pomieszczeń. Według naszego założenia powietrze te będzie ogrzewane w okresie zimowym oraz schładzane w okresie letnim. Jak to zrobić? Poprzez połączenie gruntownego wymiennika ciepła z rekuperacją. Będziemy dla Państwa chcieli zaprezentować całość tego montażu. Wspólne decyzje. Na koniec pozostawiłem najważniejszą radę. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości oraz nieporozumienia, to próbujcie je wyjaśnić pomiędzy sobą. Nie stawiajcie projektanta w roli mediatora. To się odbije na Was i na całej Waszej inwestycji. Projektant będzie Wami manipulował, aby jak najszybciej skończyć z Wami pracę i zainkasować honorarium. Często oglądałem program House Hunter. Młodzi ludzie wybierali mieszkania z trzech propozycji. W przypadku nieporozumień pośrednik obierał jedną ze stron i nią manipulował. Proszę pamiętać, że te osoby są dla Was do pomocy, a nie są decydentami inwestycyjnymi. Jeżeli macie element sporny, radzę odłożyć wizytę na inny termin i przedyskutować wątek w cztery oczy. W tym punkcie wspomnę o czymś istotnym. Każdy z Państwa powinien mieć asertywność. W przypadku braku takiej cechy, projektanci będą robić, co im się żywnie podoba. A to nie oni będą mieszkać w tym domu przez kolejne 40 lat. Dlatego pytajcie, zwracajcie uwagę, proście o warianty do wyboru. Podczas projektowania naszych wiązarów miałem wątpliwość co do jego technicznego wykonania. W tym celu skontaktowałem się z projektantem, aby dokładnie mi wyjaśnił to zagadnienie. Łącznie podejmowałem trzykrotnie ten temat. Powiedziałem dla projektanta, że to ja będę wykonywał te wiązary i chcę się upewnić, czy dobrze rozumiem techniczną stronę projektu.
Projektant wykazał wyrozumiałość i ponownie wytłumaczył ten aspekt. Gdy rozwiał moje wątpliwości, to oczywiście zaakceptowałem ten pomysł. Pamiętajcie, że to wy jesteście decydentami i tylko wy możecie akceptować wszelkie elementy waszego projektu. Ponadto w tym punkcie powiem o dobrej praktyce. Wszystkie swoje wytyczne wysyłałem dla projektanta w PDF-ie. Opisałem każdy punkt z komentarzem. Zajęło mi to 2,5 godziny. Proponuję zrobić to samo. Żebyście mieli uproszczoną wersję, w opisie pozostawię wam link do naszej strony internetowej, gdzie będziecie mogli pobrać przykładowy plik.